Witam i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I tym razem ten okres jesienno-zimowy i może jeszcze nieco wiosenny poświęcimy tematowi, jakim jest modlitwa. Czy modlitwa jest czymś ważnym? W niedzielę zapowiadając ten temat, zażartowałem, że będziemy mówić na temat oddychania. I mówi się, że bez jedzenia człowiek może wytrzymać 40 dni. Bez picia wody, nie myślę o innym piciu, ale bez picia wody można wytrzymać przez 3 dni. Ale bez oddychania nie można wytrzymać dłużej niż 3 sekundy. Można się udusić. I ktoś przyrównał modlitwę do oddychania duszy. Jeśli więc człowiek się nie modli, to tak jakby nie oddychał. A jeśli nie oddycha, to znaczy nie modli się, to znaczy, że jego dusza zamiera, umiera. I może właśnie dlatego, kiedy Biblia mówi na temat modlitwy, to zwraca naszą uwagę, że praktycznie całe niebo jest zaangażowane w reakcji na naszą modlitwę. Chyba wszyscy świadomi jesteśmy, że tym, który wysłuchuje modlitwy, jest Bóg Ojciec, o czym dzisiaj zresztą będziemy mówić. Ale nie myślcie, że tylko On jest zainteresowany przysłuchiwaniem się naszym modlitwom. Bo w liście do Hebrajczyków w rozdziale 7, w wierszu 25 czytam znany tekst, list do Hebrajczyków, rozdział 7, wiersz 25. Z tego wiersza dowiadujemy się, że zaangażowany jest także w nasze modlitwy Boży Syn, który siedzi po prawicy Ojca. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nami. Kładę nacisk na tę ostatnią myśl, aby się wstawiać za nami, aby przedkładać nasze modlitwy, jeśli są zanoszone, bo jeśli nie są zanoszone, to też Syn Boży nie ma co przedstawić swojemu Ojcu, ale jeśli są zanoszone, to przedstawia je, wstawiając się o nas. Po trzecie, także zaangażowany w nasze modlitwy jest sam Duch Święty. W liście do Rzymian w 8 rozdziale, w 26 wierszu czytamy tak. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej, bo nie wiemy bowiem o co się modlić jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Czy więc modlitwa jest czymś ważnym? Skoro Bóg Ojciec jest tym, który zaangażowany jest w wysłuchiwanie naszych modlitw? Skoro Boży Syn jest tym, który przedkłada nasze modlitwy Ojcu? Skoro również Duch Święty jest zaangażowany w proces naszej modlitwy? A zatem czy modlitwa jest czymś ważnym, skoro cała Trójca Święta zaangażowana jest w to, by nasze modlitwy były wysłuchane? A więc czy modlitwa jest ważna? Zaangażowanie się już choćby tych całej Trójcy świadczy o tym, że modlitwa jest niezwykle ważna. A co gdybym jeszcze dodał, że inni także mieszkańcy nieba są zaangażowani w naszą modlitwę? Bo gdy czytamy księgę proroka Daniela w rozdziale 10, w wierszu 11 i 12 czytamy, że kiedy Daniel się modlił, to Bóg oddelegował aniołów swoich, aby nieśli odpowiedź Danielowi. I tam anioł powiada, zostałem posłany, aby przynieść ci odpowiedź na twoją modlitwę. A więc drodzy zgromadzeni, całe niebo oczekuje na nasze modlitwy. Całe niebo pragnie, abyśmy się modlili, abyśmy zanosili nasze modlitwy.
A więc odpowiadając na pytanie, czy modlitwa jest czymś ważnym, odpowiem tak, że modlitwa jest absolutnie super ważną postawą. Nie wiem, czy w cokolwiek innego niebo jest tak aktywnie zaangażowane, jak w wysłuchiwanie i w odpowiadanie na modlitwy ludu Bożego. Ktoś słusznie powiedział, że bez oddychania można wytrzymać tylko 3 sekundy. Bez modlitwy być może już po 1-2 dniach nasze życie duchowe ubożeje. I słusznie też ktoś powiedział, że stan duchowy człowieka poznaje się nie po tym, co on mówi, co on z zakazalnicy głosi nawet. Stan duchowy Kościoła nie poznaje się po tym, czy ma szczeliste wieże, czy kopuły nad swoją świątynią, czy ma dzwony, czy ich nie ma. Stan duchowy Kościoła poznaje się po ilości osób uczestniczących w nabożeństwach modlitewnych, a więc w modlitwie. Modlitwa niestety nie cieszy się wśród chrześcijan czymś niezwykłym. Wolą raczej co innego niż modlitwę, a okazuje się, że zupełnie inaczej Bóg, niebo patrzy na modlitwę niż my, chrześcijanie. Dlatego też jest napisane, że myśli moje nie są jako myśli wasze. My możemy sobie powiedzieć, a dzisiaj jest tylko modlitwa, mogę sobie to darować. Ale Bóg inaczej myśli. Bóg patrzy na nasze zaangażowanie modlitewne jako na coś ważnego albo na coś, co zaniedbujemy. I dlatego podjąłem się tego tematu, zresztą nie po raz pierwszy, by go przypomnieć, a tym, którzy go jeszcze nie słyszeli, przekazać. O czym będziemy mówić w trakcie naszych godzin biblijnych na temat modlitwy? Przede wszystkim wymienimy, i to zrobimy dzisiaj, i według tego porządku będziemy się posuwać naprzód, będziemy postępować. Przede wszystkim wymienię różne rodzaje modlitwy, bo jest ich co najmniej 4. Modlitwa wszystkich modlitw, którą dzisiaj rozpoczniemy, a ponieważ ją dzisiaj rozpoczniemy, nie będę w związku z tym cytował miejsc, gdzie jest mowa o tej modlitwie wszystkich modlitw. Drugim rodzajem modlitwy jest modlitwa wstawiennicza. Prorok Ezechiel w 22 rozdziale, jest to strona 911, powiada w imieniu Boga tak: szukałem wśród nich męża. Nie znaczy, że tylko mężczyzn, także kobiety, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, ale nie znalazłem. Bóg mówi, że szuka tutaj wstawienników, którzy by się wstawiali. I to nie tylko za krajem, bo jak będziemy mówić o modlitwie wstawienniczej, to zauważycie, że modlitwa wstawiennicza dotyczyła nie tylko kraju, dotyczyła także pojedynczych osób, dotyczyła także rodzin, dotyczyła także oczywiście i kraju. I w związku z tym drugim rodzajem modlitwy, tej, która jest szczególnie ważna, jest modlitwa wstawiennicza. Ktoś słusznie zauważył, że gdybyśmy tak spojrzeli wstecz, to 80% nas nawróciło się prawdopodobnie dlatego, że ktoś się o nas kiedyś modlił. Muszę wam powiedzieć, że coraz częściej spotykam takich ludzi, którzy mówią: wiesz, bracie, moja babcia była wierząca i ona się modliła. Ja potem odstąpiła i ja nie miałem ochoty mieć cokolwiek do czynienia z Bogiem. Ale tamta modlitwa szła za mną i wreszcie przycisnęła mnie do muru i musiałem się nawrócić. I dziękuję dzisiaj Bogu za to,
że moja babcia się o mnie modliła. A więc tak to bardzo często bywa, że ktoś się o kogoś modli modlitwą wstawienniczą i Bóg tę modlitwę prędzej czy później wysłuchuje i na nią odpowiada. Dlatego też i ten dzban w te karteczki, które są tu włożone, to nie jest tylko jakaś forma, rytuał, który byłby praktykowany przez nas zbór. Nie, to jest dowód na to, że jesteśmy tymi, którzy się wstawiają zgodnie z wolą Bożą za tymi, którzy tej modlitwy potrzebują. Nie muszą oni mieszkać na terenie Ustronia, mogą mieszkać zupełnie od nas odległych miejscach, ale widzicie, modlitwa nie zna granic. Tu się modląc, Bóg oddziaływuje na ludzi gdzieś w Ameryce albo w Australii. A więc drugim rodzajem modlitwy jest modlitwa wstawiennicza. Kobietom na tej sali przypomnę księgę Estery. A w księdze Estery jest powiedziane, że zły człowiek Haman postanowił unicestwić Izraela. A wtedy Estera wezwała Mordochaja, swojego wuja i wszystkich Żydów, aby się wstawiali w poście i w modlitwie. I czy wiecie, że Bóg tę modlitwę w wspaniały sposób wysłuchał? To Haman zawisł na szubienicy, na której miał wisieć Mordochaj. To Izrael odniósł zwycięstwo. Dzięki czemu? Dzięki modlitwie wstawienniczej. A więc ludu Boży, będziemy mówić na temat modlitwy wstawienniczej. Pamiętajcie, by się wstawiać o tych, którzy na tę modlitwę oczekują. Po trzecie, a trzecim rodzajem modlitwy jest modlitwa chwały. Jest modlitwa chwały, czci i uwielbienia. Pamiętacie rozmowę Jezusa z Samarytanką? Ewangelia Jana, 4 rozdział, 23 wiersz. Pan Jezus rozmawia z Samarytanką i Samarytanka nagle usłyszała: Bóg jest duchem. A potem usłyszała dalej: i Boga się czci, oddaje mu się chwały w duchu i w prawdzie. Bóg takich szuka. Szuka i po Ustroniu, którzy by mu chwały oddawali w duchu i w prawdzie. A więc Bóg szuka wstawienników, ale Bóg szuka także gorliwych chwalców, którzy by go chwalili w duchu i w prawdzie. Dlaczego tak? Bo psalmista powiada, że Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. I będziemy ten temat rozważać. Zobaczymy, co się działo wtedy, kiedy lud Boży z serca był zaangażowany w oddawanie chwały Bogu. Może też o różnych metodach oddawania chwały nieco sobie powiemy, bo my czasem zawężamy pewne myśli biblijne, że chwała to jest tylko granie i śpiewanie. Tak, to jest chwała, ale to jest tylko jeden wąski wyrywek oddawania chwały Bogu. Są też i inne rodzaje, sposoby oddawania chwały Bogu. I o tym sobie również będziemy mówić. I wreszcie czwarty rodzaj modlitwy to jest modlitwa sprzeciwu. Apostoł Jakub w 4 rozdziale, w 7 wierszu powiada tak: przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. A więc jest to modlitwa sprzeciwu. Wiecie, że diabeł, ja zresztą o tym mówiłem jakiś czas temu, chodzi jak lew ryczący. I tego lwa ryczącego nie można się w inny sposób pozbyć, jak tylko przez stuknięcie nogą, oczywiście mówię to przenośnie, i powiedzenie mu wprost: idź precz ode mnie, szatanie, ze swoimi drapieżnymi myślami, ze swoimi atakami na moje myśli, na moje emocje i na moje uczucia. Ja już tu wielokrotnie z tego miejsca dawałem przykład pewnej kobiety, która wyszła z domu, a miała maleńkiego pieska i chciała wsiąść do autobusu, by gdzieś tam pojechać. A ten piesek wyszedłszy za nią, dreptał za nią, chciał też z nią iść.
Ona nie miała ochoty go akurat w tym momencie wziąć, więc głaskała go i mówiła: pieseczku, idź do domu, pieseczku, idź do domu. I tak chyba ze 3 razy. Ale piesek przez chwilę przystanął i jak ona zrobiła krok, on szedł za nią dalej i dalej. Aż wreszcie ona widziała, że autobus już nadjeżdża i sobie z tym pieskiem poradzić nie może. Trochę się zdenerwowała, tupnęła nogą. A pójdziesz do domu czy nie? Piesek skulił ogon pod siebie i już go nie było. I czasem tak trzeba z diabłem. No niestety, pogłaskać go to nie wystarczy. A nawet nie radzę, bo się to może źle skończyć, bo jeszcze zrozumie, że go chcecie. Trzeba mu wprost powiedzieć, tak jak powiedział Jakub: dajcie odpór diabłu, a ucieknie od was. No więc będziemy chcieli się także i temu rodzajowi modlitwy przyjrzeć. A dzisiaj zaczniemy od wstępu na temat modlitwy. Od wstępu na temat modlitwy. I tak, kiedykolwiek, gdziekolwiek usługuję na temat modlitwy, to najczęściej lubię rozpoczynać od psalmu 65, wiersz 3. Ty wysłuchujesz modlitwy. Do ciebie przychodzi wszelki człowiek. Czego się więc tutaj dowiadujemy? Że Bóg jest Bogiem, o czym zresztą już mówiłem, jest Bogiem, który chce wysłuchiwać modlitwy swojego ludu. Gdyby Bóg nie wysłuchiwał modlitw, to by nas nie zachęcał, nie zachęcałby dzieci swoich do modlenia się. Tymczasem raz po raz, przez całe Pismo Święte, Bóg zachęca swój lud, swoich synów i swoje córki, aby się modlili. I to zachęca ich aż w dwojaki sposób, dwoma sposobami. Po pierwsze, Bóg zachęca nas do modlenia się poprzez stawianie przed nasze oczy obłoku świadków, którzy żyli przed nami, a którzy się modlili i Bóg ich wysłuchał. Tak, jest ich cały obłok świadków i gdyby oni dzisiaj mogli stanąć tu przed nami, to by nam powiedzieli: człowieku, ja się modliłem i Bóg mnie wysłuchał. A przecież ja nie jestem lepszy od ciebie. A jednocześnie Bóg się nie zmienił, On pozostaje taki sam. A zatem stawiając ten rozliczny obłok świadków przed nasze oczy, Bóg zachęca nas, abyśmy wstępowali w ich ślady, abyśmy ich naśladowali i abyśmy, biorąc z nich przykład, także się modlili. Chcecie zapytać, kogo mam na myśli? Wymienię tylko może 3 osoby, a może 2 osoby i 1 grupę osób. Weźmy jako przykład pierwszego świadka, który mógłby nam powiedzieć, że Bóg wysłuchał jego modlitwy. Niechżeż więc nim będzie Eliasz. Niech nim będzie Eliasz. Oto w pierwszej księdze królewskiej w rozdziale 17 spotykamy tego człowieka. Spotykamy go, jak się modli. I pozostawiam was z pytaniem, czy jego modlitwa została wysłuchana, czy nie. A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie Boże Abrahama, Izaaka, Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmieniasz ich serca. Czy ta modlitwa została wysłuchana? Wiersz 38 odpowiada nam na to pytanie, czy ta modlitwa została, czy też nie została wysłuchana. Wtedy, kiedy czytamy wtedy, należałoby sobie zadać pytanie, kiedy?
wtedy, kiedy Eliasz się modlił. Kiedy Eliasz się modlił, wtedy spadł ogień i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Dalej, spójrzcie jeszcze na ten sam rozdział, na wiersz 41 do 46. Tu jest mowa o usilnej modlitwie Eliasza o deszcz. O usilnej modlitwie Eliasza o deszcz. Potem rzekł Eliasz do Achaba, podnieś się, jedz i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. Achab wstał, aby jeść i pić, a Eliasz zaś wstąpił na szczyt Karmelu, przykucnął na ziemi, mając twarz między swoimi kolanami. Do swojego sługi zaś rzekł, nurze, wstąp wyżej i spójrz w stronę morza. A ten wstąpiwszy i spojrzawszy rzekł, nie ma nic. Ilu z nas by w tym momencie już zrezygnowało? I rzekł do niego, powtórz to 7 razy. Ilu z nas po drugim razie by zrezygnowało? A ilu z nas po trzecim razie by się zastanawiało, a może to nie jest wola Boża? A może ja coś tu nie rozumiem? Może ja przesadzam? Tymczasem Eliasz 7 razy posyłał swojego sługę, a ten za każdym razem wracał, mówiąc, nic nie ma. Nie ma odpowiedzi na modlitwę. Ale za 7 razem rzekł, oto maleńka chmurka, jak dłoń ludzka, wznosi się z morza. Wtedy rzekł, idź i powiedz Achabowi, zaprzęgaj i jedź, aby cię ulewa nie zaskoczyła. Tymczasem niebo pokryło się chmurami, zadął wiatr i spadł ulewny deszcz. Achab więc wsiadł na rydwan i pojechał do Izraela. Popatrzcie, to była modlitwa Eliasza. Czy Bóg wysłucha modlitwę Eliasza? Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Ale już słyszę, jak niektórzy z was chcieliby być może powiedzieć, no tak, tak, ale to był Eliasz, to był prorok. A my nie jesteśmy ani Eliaszami, ani prorokami. Ale czytajcie list Jakuba, bo w liście Jakuba w 5 rozdziale, w 17 wierszu jest napisane, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się. A więc ten człowiek podobny do nas modlił się, a kiedy się modlił, Bóg go wysłuchał. I Bóg nam stawia dzisiaj przed oczami Eliasza, po pierwsze po to, abyśmy się modlili, a po drugie po to, abyśmy się modlili modlitwą jaką? Ileż to razy Eliasz się modlił? A modlitwą nieustępliwą, a więc nieustępowania po pierwszym, po drugim, po trzecim razie, po trzecim podejściu, jeśli nawet nie ma rezultatu. Dlaczego Bóg od zaraz nie wysłuchał Eliasza? Muszę odpowiedzieć, tego nie wiem. Może dlatego, ponieważ doświadczał także jego wiary. Czy Eliasz się wycofa po pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym razie? Czy też będzie pozostawał w wierze, że Bóg go wysłucha? I dlatego też apel, nie ustępujmy, nie rezygnujmy, nie poddawajmy się, jeśli nawet podchodziliśmy do modlitwy raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, jeszcze został 6 i 7. A więc nie ustępujmy. Powiadam, nie wiem, dlaczego Bóg tak długo zwlekał z odpowiedzią na modlitwę Eliasza, ale to mnie zachęca do tego, aby nie ustępować, ale modlić się. Nie rezygnować, nie wycofywać się, ale trwać w modlitwie. A kogo jeszcze mógłbym dzisiaj przytoczyć? Kogo jeszcze postawić nam przed oczami, aby do nas przemówił? Niech przemówi do nas jeszcze dzisiaj także następca Mojżesza, Jozue. Następca Mojżesza, Jozue. Wiecie, że był on następcą Mojżesza i potem on to wprowadził z woli Bożej Izrael do ziemi obiecanej. I kiedy weszli do ziemi obiecanej, trzeba im było staczać bezustannie walkę z mieszkańcami Palestyny, ziemi obiecanej. I kiedy toczyli raz walkę,
kiedy toczyli walkę i kiedy zwycięstwo już było tak bardzo blisko, nagle Jozue zauważył, że słońce zaczyna zachodzić. Robi się ciemno. I jeśli będzie mrok, ciemno, to on nie będzie w stanie pokonać tych wrogich armii. Dlatego popatrzcie, co za odwaga w modlitwie. Popatrzcie, co za odwaga w postawie, w relacjach z Bogiem. Bo oto nagle Jozue w 10 rozdziale, w 12 i 13 wierszu zdobywa się na uczynienie czegoś, czego po nim już nigdy nikt nie uczynił i czego przed nim nikt nie uczynił. Ale zauważcie, co uczynił Jozue. Wtedy, a było to w dniu, kiedy Pan wydał Amorejczyków w ręce synów izraelskich, powiedział Jozue do Pana wobec Izraela: słońce, słońce, zatrzymaj się w Gibeonie, a ty księżycu w dolinie Ajalon. I zatrzymało się słońce i stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciółach. Któż wstrzymał słońce? Kto wstrzymał księżyc? Oczywiście to mógł uczynić tylko Bóg. A dlaczego Bóg to uczynił? Ponieważ znalazł się człowiek pełen wiary i odwagi, a był nim Jozue. I Bóg go wysłuchał. I Bóg go wysłuchał. I cóż, przejdźmy więc może do Nowego Testamentu, żeby ktoś nie myślał, że Bóg jest Bogiem tylko Starego Testamentu. I że Bóg wysłuchiwał tylko modlitwy ludu Starego Testamentu. Będziemy o tym mówić później, nieco w szczegółach, ponieważ kiedy otwieramy Dzieje Apostolskie, to przede wszystkim rzuca nam się w oczy jedno, że pierwsi chrześcijanie to byli ludzie modlitwy. W zasadzie pierwszy rozdział mówi o modlitwie, drugi rozdział mówi o modlitwie, trzeci rozdział rozpoczyna się, Jan i Piotr chodzili na godzinę modlitwą i tak bez przerwy. Rozdział czwarty mówi, że cały zbór był zebrany na modlitwie. A więc nie ma praktycznie rozdziału w Dziejach Apostolskich, w którym by nie było mowy o modlitwie. Ale niech mi wolno będzie przeczytać wam 12 rozdział, 5 wiersz. 12 rozdział, 5 wiersz Dziejów Apostolskich. I też niech nasi bracia i siostry z tamtych czasów zaświadczą nam i zachęcą nas do modlitwy. Czy ich modlitwy zostały wysłuchane, kiedy się modlili, czy też nie? Popatrzcie na wiersz 5. Strzeżono wtedy Piotra w więzieniu. Zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr skuty dwoma łańcuchami spał między dwoma żołnierzami. Strażnicy zaś przed drzwiami szczegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go mówiąc: wstań prędko, i opadły łańcuchy z jego rąk. Muszę powiedzieć, że kiedy czytam ten 12 rozdział, to czasem się zastanawiam nad wstępem do tego rozdziału. Bo we wstępie do tego rozdziału jest mowa o tym, że Herod targnął się na niektórych i kazał na przykład ściąć Jakuba. Mówi, Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. A ponieważ mu to poszło gładko, bez żadnego sprzeciwu, bez żadnych oporów, postanowił zrobić to samo i z Piotrem. Ale z Piotrem już nie poszło mu tak łatwo. Dlaczego poszło mu tak łatwo z Jakubem? Bo widzicie, tam nie czytamy o tym, o czym czytamy, gdy czytamy o pojmaniu Piotra. Gdy Herod pojmał Piotra, zbór, wierzący ludzie modlili się. Nieustannie się modlili. I tu już Herod nie miał takiej wolności. Bóg zaczął interweniować. Natomiast nie czytamy, aby kiedy pojmany został Jakub, żeby zbór stanął za nim w modlitwie. Nie wiem dlaczego. Może nie wiedzieli nawet o tym. Może się nie zorientowali, jak Herod chwycił, złapał, pojmał Jakuba i go uśmiercił. Ale kiedy to się stało z Piotrem,
już zbór stanął w modlitwie. Ale to mi też coś mówi. Nie możemy się godzić. Nie możemy się godzić na fakt pojmania naszych najbliższych, naszych znajomych, naszych krewnych, naszych braci i sióstr, naszych Piotrów i Jakubów przez wroga naszej duszy, diabła, do niewoli. Nie możemy się na to godzić. Nie możemy się godzić, jeśli pojmał ich diabeł w sidła narkotyków. Nie możemy się godzić, jeśli zamknął ich w więzieniu alkoholu. Nie możemy się godzić. Ktoś musi stanąć za nimi w boju modlitewnym. No kto to może zrobić? Nie oczekujcie, że ulica to zrobi. Ulica ich będzie co najwyżej wciągać w to. Ulica ich będzie co najwyżej wiązać swoimi pokusami. Zbór powinien zająć pozycję walki, modlitwy, boju o tych ludzi, których diabeł usidlił i pojmał. I tak się właśnie stało w pierwszym zborze, czy w zborze opisanym w Dziejach Apostolskich. Mam nadzieję, że te trzy przykłady z wielu, wielu innych, na które się będziemy jeszcze powoływać, już nas przekonują, że Bóg jest Bogiem, który wysłuchuje modlitwy. I dlatego, aby nas przekonać co do tego, że wysłuchuje modlitwy, stawia przed nami obok świadków. I tak jakby chciał powiedzieć, moje dzieci, ja ich wysłuchałem, ponieważ się modlili. Módlcie się, skoro ja ich wysłuchałem, a ja się nie zmieniam, to jestem gotów także wysłuchać i was. Macie co do tego przekonanie? Jesteście tego świadomi? Nie pozwólcie diabłu mętlić sobie w umyśle, że to jest niemożliwe, a może to nie jest wola Boża, a może jeszcze co innego. Nie poddawajcie się zwątpieniu. Nie poddawajmy się zwątpieniu, bo mówię to także do siebie samego. A więc powiedziałem, że Bóg mówi, pokazuje nam na potrzebę modlitwy w dwojaki sposób. Poprzez stawianie obok świadków, a po drugie zachęca nas także w sposób bezpośredni, kiedy wzywa nas do modlitwy, woła do nas, zaprasza nas, zachęca nas do modlitwy. Otwórzmy więc może wypowiedź Pana Jezusa, kiedy nauczał na górze, w kazaniu na górze, w Ewangelii Mateusza jest to przedstawione, Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, wiersz 7 i 8. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, wiersz 7 i 8. Oto co Jezus powiedział do swoich uczniów. Nie do wszystkich, do uczniów swoich. Bo Biblia, bo 5 rozdział powiada, że kiedy Jezus wstąpił na górę, przystąpili do Niego uczniowie Jego. I Jezus, otworzywszy usta swoje, zaczął ich nauczać. Uczniów. Jeśli się uważasz za uczennicę Pana Jezusa, to do ciebie się odnosi. Jeśli uważasz się za ucznia Pana Jezusa, to do ciebie się odnosi. Jeśli się uważamy za uczennicę i uczniów Pana Jezusa, to się do nas odnosi. Czego więc Jezus nauczał? O wielu, wielu, wiele, wiele tematów poruszył na górze, kiedy nauczał. Ale w tym momencie przechodzi do tematu, jakim jest modlitwa. I oto posłuchajcie, co Jezus mówi. Do czego nas zachęca? Do czego nas zachęca? Gdyby Bóg nie wysłuchiwał modlitwy, Jezus by nas nie okłamywał. Jezus by nas nie zachęcał. Jezus by nie mówił tego, co powiedział. A co powiedział? Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Słuchajcie, gdyby Jezus z góry był, gdyby Jezus, Boży Syn, był świadomy, że Bóg nas nie wysłucha, to by nas nie okłamywał. To by nas nie zachęcał do czegoś, co nie jest prawdą. A skoro nas zachęca do modlitwy, to oznacza tak i amen. To znaczy, że Bóg jest Bogiem, który wysłuchuje i odpowiada na modlitwę. Prawda? Ja tak to rozumiem. Nie mogę zrozumieć tego tekstu inaczej. A co mówi Jakub na ten temat? Jakub w 4 rozdziale swojego listu, Jakub w 4 rozdziale swojego listu pisze tak, pisze w wierszu 2 tak, w końcowej myśli. Nie macie, bo
nie prosicie. Jezus mówi, proście, a będzie wam dane. A Jakub mówi, no mielibyście, gdybyście prosili. Ale skoro nie prosicie, to nie macie. Więc człowiek, który się nie modli, oszukuje sam siebie. Człowiek, który się nie modli, krzywdzi sam siebie. Krzywdzi sam siebie, bo nie ma, dlatego że nie prosi. Nie jest napisane, o co się mamy modlić, a o co się nie powinniśmy modlić. To już podlega indywidualnemu prowadzeniu przez Ducha Świętego. Bo widzicie, to może być tak, że to, o co się ktoś modli i co mu służy ku dobremu, może posłużyć komuś drugiemu jako przyczynek do upadku. Co masz na myśli, zapytacie. Ja mówię tak, ja nigdy nie byłem przeciwko temu, żeby wierzący ludzie nie modlili się o dobra materialne. Dlaczego? No bo wtedy się zwiększy też wpływ do zboru, bo się zwiększy kolekta. A więc jeśli się chcecie modlić o to, żeby być milionerami, mogę powiedzieć na niektóre modlitwy amen. Niech tak się stanie. Bądźcie nimi. Ale nie po to, żeby luksusowymi samochodami przyjechać i dumnie się rozglądać, czy wy widzicie, jaką bryką ja przyjechałem? Albo ubierać się w kosztowne szaty i pokazywać, a widzisz, ty jesteś, kim ty jesteś, skoro ty nawet nie możesz sobie najlepszego garnituru za tysiące kupić. Nie po to, ale po to, żeby, tak jak zresztą Biblia mówi, żeby tym, co nam Pan daje, móc usługiwać potrzebującym. Prawda? A więc usługiwać potrzebującym. A więc to, co jednemu może służyć ku dobremu, drugiemu może służyć ku upadkowi. Dlatego tu jest potrzebne też wewnętrzne kierownictwo Ducha Świętego. Pan Jezus nie mówi, o co mamy prosić, a czego, o co nie mamy prosić. A więc jest to otwarte. To zależne jest od tego, co mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. My nie wiemy, o co się modlić, ale jeśli jesteśmy czuli na głos Ducha Świętego, to On nas poprowadzi. O co się mamy modlić i jak się mamy modlić. No w każdym razie Pan Jezus z jednej strony nas zachęca, żebyśmy się o to modlili, modlili o wszystko, natomiast Jakub powiada, nie macie, bo nie prosicie. Nie macie, bo nie prosicie. I może warto by się było dzisiaj na wstępie tego tematu zastanowić, dlaczego ja nie mam tego? Albo dlaczego to się nie stało? Dlaczego to się nie dzieje w moim życiu? Może podpowiedź Jakuba by pomogła. Nie masz, ponieważ nie prosisz. Nie stało się, ponieważ nie prosiłeś. Proście, a będzie. A powiesz, no ale ja już dwa razy wychodziłem do przodu w zboże i nic się nie dzieje. Mam dla ciebie pocieszającą wieść. Jeszcze ci pozostało 5 razy. Bo Eliasz modlił się 7 razy i za 7 razem został wysłuchany. No a co mówi starotestamentowy prorok? Starotestamentowy prorok Jeremiasz zachęca nas w taki oto sposób do modlitwy. I również chciałoby się powiedzieć, gdyby Bóg nie wysłuchiwał modlitwy, to prorok by nas nie okłamywał. To nie wprowadzałby nas w błąd. A tu z woli Pana prorok mówi tak w 33 rozdziale, w 2 wierszu. Tak mówi Pan. To nawet nie prorok, tylko Pan przez jego usta mówi. Tak mówi Pan, który uczynił ziemię, Pan, który ją stworzył i umocnił, Pan jego imię. Wołaj do mnie, a odpowiem ci. A więc widzicie, potwierdza tutaj prorok, czy Pan przez proroka, że jest Bogiem, który wysłuchuje modlitwy modlącego się ludu Bożego. Gdyby Bóg nie wysłuchiwał modlitw, byłby podobny do martwych bożków stworzonych przez narody. Kananejski bożek Baal, do którego modliło się tych 800 proroków Aszery i Baala,
w pierwszej Księdze Królewskiej w 18 rozdziale, w 20 wierszu. Nie będziemy już tego czytać, choć warto by było sobie to przypomnieć. Oni się i nacinali, i krew, że tak powiem, no, wytaczali z siebie, i podskakiwali, i pląsali, i tańczyli wokół ołtarza, i wołali od świtu do nocy: Baalu, wysłuchaj nas, wysłuchaj nas, wysłuchaj nas. No ale rezultat tego był jaki? Żaden. Dlaczego? Bo Baal nie jest Bogiem, który wysłuchuje modlitwy. A gdy Eliasz przystąpił do ołtarza, jak czytaliśmy na wstępie, natychmiast coś się wydarzyło. Ogień z nieba stąpił i spalił ofiarę. Bo kochani bracia i drogie siostry, nasz Bóg jest Bogiem, który wysłuchuje modlitwy. On jest Bogiem godnym zaufania. On jest Bogiem godnym zaufania. Nie dajmy się zwodzić i okłamywać diabłu, że modlitwy nasze są daremne, że gdzieś się zatrzymują w przestrzeni kosmicznej, że nie wychodzą powyżej sufitu. Nie. Będziemy o tym później mówić, że Bóg wysłuchuje i odpowiada na modlitwy te wypowiedziane, wyartykułowane i te, o których sobie tylko pomyśleliśmy. Bo Bóg przecież czyta nawet nasze myśli. Fałszywe bóstwa, jak mówi Biblia, uszy mają, ale nie słyszą. Oczy mają, ale nie widzą. Ale nasz Bóg jest Bogiem, który wysłuchuje modlitwy. Idąc dalej, a skoro nasz Bóg odpowiada na modlitwy, to to oznacza, że jest Bogiem wszechmogącym, że jest Bogiem żywym, żyjącym. Pomyślcie w tej chwili, w tym czasie, w którym my tu jesteśmy zebrani, albo w którym zbieramy się w niedzielne poranki, w różnych częściach świata, różnymi językami, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, no pomyślcie, o jakim języku chcecie, w różnych językach świata. Miliony ludzi modli się naraz. My się tu modlimy w Ustroniu, tam w fundacji, a może tam gdzieś i w Czechach, i na Słowacji, w tym samym czasie miliony ludzi na całym świecie modli się do Boga. No i teraz mi powiedzcie, ma Bóg problem, żeby wysłuchać te wszystkie modlitwy, czy też nie ma problemu? Nie ma problemu. Słyszy Polaków, słyszy Niemców, Rosjan, Ukraińców, słyszy Francuzów, Hiszpanów. A skoro tak, to oznacza, że Bóg jest Bogiem żyjącym po pierwsze, po drugie wszechmogącym. I jeśli Mu nie ufasz, jeśli Mu nie ufasz, popełniasz niesamowity błąd. Bo Bóg jest Bogiem żywym i Bóg jest Bogiem wszechmogącym. Idąc dalej, kolejna myśl. Być może niektórzy będziecie zaskoczeni tym, co teraz powiem. Zwłaszcza mogą być zaskoczeni tym, którzy uważają, że oni są jedynie prawdziwie wierzącymi. Jedyno zbawczy Kościół może tu być zaskoczony. Dlaczego? Bo powiem, iż Bóg wysłuchiwał ludzi wierzących, ale zdarzało się, że wysłuchiwał także modlitwy ludzi niewierzących. Dlaczego wysłuchiwał modlitwy ludzi niewierzących? Bo Bóg się kieruje miłosierdziem do swojego stworzenia. Czy to stworzenie wierzy, czy nie wierzy, Bóg się kieruje miłosierdziem. I powiem to, co zaakcentowałem także w niedzielę, że Bóg, wysłuchując modlitwy niewierzących ludzi, chce im udowodnić swoje istnienie. I chcę, żeby się przekonali, że On istnieje. Dlatego wysłuchuję ich modlitwy. Natomiast jeśli chodzi o ludzi wierzących, to już poprzeczka jest podniesiona trochę wyżej. Bo jeśli chodzi o modlitwy ludzi wierzących, to musi jej towarzyszyć wiara.
No ale człowiek niewierzący skąd może wziąć wiarę? No sama nazwa niewierzący to znaczy, że nie wierzy, nie ma wiary. Ale po to, żeby uwierzył, Bóg jego modlitwę wysłuchuje. Powiecie, daj przykłady z Pisma Świętego. Dobrze. Ewangelia Mateusza, rozdział 15. Ewangelia Mateusza, rozdział 15, od wiersza 21 do 28. A wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolicy Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska, nie z narodu izraelskiego, nie Żydówka, Kananejka, a gdzie indziej jest powiedziane Syrofenicjanka, czyli Syryjka, Fenicjanka, absolutnie należąca do narodu pogańskiego, poganka. Jozue, o którym czytaliśmy, miał polecenie tych ludzi nawet wytępić, ponieważ Bóg ich uważał za ludzi, no nie będę w tej chwili w to wchodził, którzy mogą odprowadzić Izraela od wiary do bóstw pogańskich. I oto niewiasta kananejska, a więc poganka, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc, zmiłuj się nade mną. No i tak dalej, i tak dalej. A w końcu Jezus powiedział do niej, idź, w wierszu 28, i uleczona została niewiasto, wielka jest wiara twoja, niechaj ci się stanie, jak chcesz, i uleczona została jej córka, od tej godziny. Czy nie mamy tutaj przykładu wysłuchania modlitwy? Usilnej modlitwy poganki? Mamy. Syrofenicjanka, Syryjka, rodem być może powiązana z Fenicjanami. Poganka w każdym razie. Wołała i Jezus ją wysłuchał. Ona nie należała do Izraela, bo Jezus sam powiada, chleb się należy tylko dzieciom Izraela. Ale w końcu otrzymała odpowiedź na swoją modlitwę. A popatrzmy do Dziejów Apostolskich. Rozdział 10. Dzieje Apostolskie, rozdział 10, od 2 do 4 wiersza. Pewien mąż w Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej Italską. Był on wierzący? No nie, no to przecież był, należał do zastępów wojsk włoskich, okupantem. Korneliusz, kohorty zwanej Italską, a więc okupant, pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. Ujrzał wyraźnie w widzeniu ze dnia około 9 godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu, Korneliuszu. Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł, co jest, Panie? I rzekł mu, modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. To był Korneliusz, poganin z Rzymu. Jednego prawdopodobnie człowieka uśmiercił podczas przemarszów wojennych. Jednego człowieka miał na sumieniu. Ale czytamy tu, że ten poganin, być może obserwując Izraelitów, modlił się i Bóg go wysłuchał. On się nawróci dopiero później, kiedy Piotr z Janem przyjdą do jego domu. Ale w tym momencie on jest ciągle jeszcze poganinem. A mimo to Bóg, kierując się swoim wielkim miłosierdziem, po to, żeby go zbawić, wysłuchał jego modlitwę, każąc mu zawołać Piotra. Czy zgadzacie się ze mną, że Bóg, kierując się wielkim miłosierdziem swoim, wysłuchuje nawet i pogan? Tak. A może jeszcze jedno miejsce, ale tym razem ze Starego Testamentu. Księga proroka Jonasza. Księga proroka Jonasza. Wiadomo, o kogo chodzi. Chodzi o Jonasza, ale nie o nim tutaj jest mowa. Tu jest mowa o żeglarzach. Pogańskich żeglarzach. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga sprzęt, który był na okręcie. Wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar.
Jonasz zaś szedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. To jest tylko wstęp, bo dalej z dalszych wersetów wynika, że Bóg w odpowiedni sposób aranżował, przygotowywał, powiedział, co mają zrobić. A więc ci marynarze, jak potrafili, tak się modlili i Bóg ich także wysłuchał. Choć powiedzmy, szło to zupełnie, no nie zawsze to idzie tymi samymi torami, ale Bóg wysłuchał. Mieliśmy dzisiaj mówić na temat modlitwy, wszystkich modlitw, ale niestety kończy się mój czas. Powiem tylko, że za taką modlitwę, modlitwę wszystkich modlitw, za taką modlitwę uważa się modlitwę, której nauczał Jezus. Ciekawe, że Jezus nie uczył żadnej innej modlitwy z wyjątkiem tej, którą mam na myśli. A czy już wiecie, jaką modlitwę mam na myśli? Modlitwę Ojcze Nasz. Gdyby to nie była ważna modlitwa, gdyby to była modlitwa, gdyby Pan chciał, żebyśmy ją tak traktowali, jak się ją dzisiaj traktuje, jako paciorek zmawiany bezemocjonalnie, Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, to by jej nie uczył. Gdyby to była taka modlitwa, jak się ją dzisiaj traktuje, że za pokutę musisz zmówić 10 razy Ojcze Nasz, to by Jezus jej nie uczył. Ale bracia i siostry, w tej modlitwie musi być coś, coś bardzo ważnego, skoro Jezus, sam Jezus jej, innej modlitwy on ich nie uczył. On ich nie uczył, zdrowaś Maryjo. Ani restróżu mój też ich nie uczył. Ale uczył ich Ojcze Nasz. Czyli coś musi być w tej modlitwie. Powiem więcej. Uczył ich dwukrotnie tej samej modlitwy. Tak, dwukrotnie uczył ich tej modlitwy. Coś więc musi być w tej modlitwie. Coś musi być bardzo duchowego, ważnego. Jakaś ogromna prawda. Ale o tych prawdach zawartych w tej modlitwie Ojcze Nasz i dlaczego jej tylko Jezus uczył, będziemy sobie już mówić następny raz. Proszę, zwróćcie uwagę, w 17 rozdziale Ewangelii Jana jest modlitwa zwana modlitwą pańską. Ale to jest modlitwa Jezusa. On się tam modli. On się modli sam do Ojca w 17 rozdziale Ewangelii Jana. A tu On się nie modli, tylko uczy uczniów swoich. A więc jest czymś innym uczyć kogoś, a czymś innym samemu się modlić. Dlatego proszę, przyjdźcie na następny raz. Będziemy zgłębiać tę właśnie modlitwę, modlitwę Ojcze Nasz. I zastanawiać się, dlaczego tak właśnie Jezus uczył uczniów swoich i dlaczego dzisiaj chrześcijaństwo tę modlitwę traktuje trochę lekceważąco, z nieodpowiednim, nie docenia jej w sposób odpowiedni. A więc modlitwa, tak uważa wielu, modlitwą wszystkich modlitw, zawierającą niesamowite prawdy wynikające z Bożego Słowa, jeśli się je rozbuduje, jest właśnie modlitwa Ojcze Nasz, Pater Noster po łacinie. Ojcze Nasz. Zachęcam Was, abyście przyszli. W przyszły wtorek będziemy tę myśl zgłębiać.